Dzień dobry, nazywam się Kamila Karaś i reprezentuję grupę szkoleniową Wadę Corso. Czy możesz nam opowiedzieć o tych szkoleniach? Z dużą przyjemnością opowiem Państwu o naszych szkoleniach. Idea powstania grupy szkoleniowej Wadę Corso sięga tak naprawdę wielu lat wstecz. Zawsze marzyłam o tym, żeby założyć firmę szkoleniową i tak naprawdę to marzenie zrealizowało się po wielu, wielu latach. Miałam okazję spotkać kilka osób, które chętnie też podjęły to wyzwanie. Stąd tak naprawdę oferta, którą kierujemy do Państwa, jest bardzo zróżnicowana. Pojawia się tam kategoria hobby, pojawia się kategoria szkolenia zawodowe i preferowana przeze mnie edukacja społeczna. W kategorii hobby proponujemy Państwu dzisiaj przede wszystkim szkolenia z zakresu szeroko pojętej kynologii. Skupiamy się dzisiaj na relacji człowiek-pies. Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenia związane z żywieniem psów, związane z agresją psów. Poruszamy również tematy związane z hodowlą, genetyką. Proponujemy spotkania z wyśmienitymi prowadzącymi. Są to osoby doświadczone, praktycy, którzy bardzo chętnie podzielą się wiedzą, która jest dzisiaj praktycznie niedostępna. Trudno dotrzeć do niej przez książki, jeszcze trudniej przez internet, gdzie znajdujemy mnóstwo informacji rozbieżnych. Druga kategoria, szkolenia zawodowe, dedykowane są wszystkim osobom, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kwalifikacje. W dzisiejszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia z Excela. Dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem w dziedzinie księgowości kierujemy szkolenie z Comarch Optima. Jest to programowanie finansowo-księgowe. Zapraszamy również serdecznie osoby księgowe, przyszłe bądź obecne, które są zainteresowane umiejętnością obsługi i oprogramowania. Szczególnie interesujące może okazać się dla Państwa szkolenie z VAT marży, ponieważ nie uczymy, jak rozliczać VAT marże, ale pokazujemy, jak zastosować określone rozwiązania technologiczne w już zaimplementowanych systemach finansowo-księgowych w firmie. W mojej ulubionej dziedzinie, edukacja społeczna, znajdziecie Państwo szkolenia dzisiaj z dwóch tematów. Po pierwsze, sprzedaż w internecie. Jakże jednak dzisiaj temat interesujący i bardzo potrzebny. Drugi temat dedykujemy wszystkim osobom, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. A co oznacza Wadę Corso? To jest bardzo fajne pytanie. Trudne i łatwe jednocześnie. Sama nazwa Wadę Corso powstała od Wadery, czyli wilczycy, bo jesteśmy po prostu taką grupą wspólnie działającą jak wilki. A czym dokładnie zajmujesz się w Wadę Corso? Dzisiaj w Wadę Corso moje główne zadania to sprawy organizacyjne i zarządcze. W przyszłości zamierzam sama prowadzić szkolenia, głównie z dziedziny edukacja społeczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na nasze szkolenia. Do zobaczenia.